Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku Twój jednoślad zanim zepsujesz. Jak widzicie, pogoda nie nastraja, ale jest ok. Witam wszystkich z nowego miejsca. Już nasza ostatnia przeprowadzka. To jest nasz warsztat. A tutaj za chwilę Wam pokażę, co mamy do naprawy. Chyba muszę ustawić bardziej mikrofon, żeby był bardziej czuły, bo coś tutaj mało słychać. Więc za chwilę przy następnym wejściu myślę, że dźwięk będzie lepszy i objaśnię wszystko, co i jak. Okazuje się, że z mikrofonem jest wszystko ok, ponieważ jest w ustawieniach automatycznych, więc dźwięk będzie się sam tutaj regulował. Dobra, co my tutaj dzisiaj mamy? Zipa ZV, przepraszam, 50. Tutaj na znaczku mamy o ZV50 ze standardową jednostką napędową 139 FMB. Kiedyś może film nagram o tym silniku, tylko muszę zdobyć więcej informacji. Jak wiecie, już zawsze o tym powtarzam, że jest to jednostka starej Hondy. Moi drodzy, co boli ten egzemplarz? No to za chwilę w następnym wejściu, bo muszę się dostać do akumulatora. Odwrócę sobie monitor, żebym widział, co robię i co pokazuję. Ściągniemy siedzenie, żeby dostać się do akumulatora, ponieważ powinien być z tej strony. A żeby to ściągnąć bezkolizyjnie, trzeba pierwszy ściągnąć siedzenie. Żeby ściągnąć to siedzenie, trzeba tutaj dwie śruby w niektórych modelach odkręcić i zdjąć. Ja to zdejmuję i zobaczcie, co ja tutaj zobaczyłem, co tu znalazłem. Komuś chyba padło siedzenie. Siedzenie jest, widzicie, automatyczne, bez środka. Wszystko wyłapane. Ale żeby się nie zapadało, ktoś sobie tutaj założył chyba jakiś sosnowy, bo nie dębowy klocek. I nawet bardzo fajnie wyprofilowany, moi drodzy, zobaczcie. Także do właściciela, jak będzie potrzebował siedzenie, to zapraszam. Mamy dostępne w sprzedaży takie siedzenia, nie ma problemu. Dobra, odkładamy to wszystko, żeby dostać się do akumulatora, bo ponieważ akumulator jest spadnięty, zobaczcie. Już go próbowałem ładować, więc jest do wymiany. Użyję sobie takiego boosterka, który tutaj mam do podłączenia. Także zaraz sprawdzimy. Pasy mam tu z boku, żeby nie było. Chciałbym podłączyć boostera. Ktoś tu mówił mi, że ten motor odpala, ale zaraz gaśnie, nie chce jechać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, akumulator jest wyczerpany, więc trzeba go wymienić. Przepraszam. Wróć. Motor Q, akumulator żelowy, bardzo dobre akumulatory. Ten motor już kiedyś u mnie był, bo ten akumulator był wymieniany u mnie, ale to było jakieś 4 lata temu, więc widzicie, po 4 latach dopiero ten akumulator padł. Dobra, ja biorę boostera, spróbujemy to odpalić. Boosterka sobie już podpiąłem, o, rozjaśnimy troszeczkę. Boosterka sobie podpiąłem, spróbujemy to zapalić, uruchomić. Stanie włączone, może to wyłączę, bo jest ciepło. Cisza. Jeszcze sprawdzę, czy paliwo mam odkręcone. Myślę, że tak. Tak, odkręcone. Nie może być inaczej. Paliwo odkręcone, paliwo w filtrze paliwa mamy, zbiornik paliwa jest pełen, także nie ma obawy, że to z braku paliwa. Silnik tutaj jest, o kuźba, wszystko luźne, ale dobra, mamy go tylko uruchomić, to ma jechać. Dobra, od czego tu zacząć w takim czymś, moi drodzy, no co? Zaczynamy od sprawdzenia iskry. Ja sobie podniosę teraz podnośnik z motocyklem do góry, z motorowerem, żeby było jasne. No i będziemy po kolei sprawdzać, co tu działa, czy co tu nie działa, prawda? Więc tak, od czego by trzeba zacząć? No, na początek na pewno musimy zacząć od tego, od sprawdzenia, czy jest iskra. To jest wszystko mokre, bo deszcz trochę popadał na to. Ale to nie szkodzi, bo i tak powinno działać. Najlepiej wykręcić świecę, żeby silnik nie miał oporu. Podkręcamy sobie świecę i sprawdzamy, jaki jest stan tej świecy. Czy ona jest zalana, czy jest niezalana. Tu już był jakiś fachowiec z taśmą klejącą. Coś komuś brakło, jakichś wymiarów. Świeca sucha jak pieprz, jak widzicie. Także można przypuszczać, że nie dostaje paliwa. Sprawdzamy iskrę. Nie wiem, czy to widać.
Ale zaraz to zrobimy tak, żebyście mogli to zauważyć. Nacelujemy na tą świecę. O, widzimy tutaj świecę. Sprawdzamy oczywiście iskrę. Oczywiście iskra jest idealna, bo jest granatowa i to jest bardzo dobry kolor iskry w świecy. Więc jest ok, mamy iskrę. Takim drugim, ja nie wiem, czy mi to... Bardzo dobry kolor świec iskry, ale ta iskra chyba jest za słaba moim zdaniem. Coś, moi drodzy. Zaraz to sprawdzimy dogłębniej, a zaraz wam powiem, jak to sprawdzić. Już to na pewno kiedyś wam pokazywałem. Ok, odralimy trochę. Żeby nie dać się tutaj zaskoczyć wysokiemu napięciu, trzeba wytrzeć ten przewód wysokiego napięcia z wody, którą został oblany. Możemy tutaj zostać porażeni, wiecie. Tutaj jest 16 tysięcy voltów w impulsie, więc może być nieciekawie. Dobra, sprawdzamy długość iskry, a za chwilę powiem dlaczego. Iskra ma około 1,5 cm, jak widzieliście, więc na pewno jest ok. Widzieliście? Zaraz wam powiem. Około 1,5 cm iskra ma. Jak taką iskrę słychać, to znaczy, że to napięcie jest ok. Jeśli ta iskra jest taka bardzo blisko i jej nie słychać, to znaczy, że mamy do czynienia z uszkodzoną cewką albo układem zaponowym pod tytułem moduł zaponowy lub cewka zasilająca moduł w silniku lub też sam impulsator, chociaż rzadko się to zdarza. Dobra, co my musimy zrobić? No, ja podejrzewam, że silnik nie dostaje paliwa, więc ja z powrotem wkręcę tą świecę i wam pokażę taki myk warsztatowy, który można sprawdzić, czy dostaje paliwo, czy nie dostaje paliwo. Podejrzewam, że ciśnienie ten silnik na pewno ma, bo to słychać, jak się go kręci, więc ciśnienie będzie miał. Słyszeliście przed chwileczką, jak on pracuje, jak jest na sucho, a jak on pracuje, jak jest wkręcona świeca z oporami, to zaraz wam pokażę. Momento, wkręcimy to. To jest prawidłowy dźwięk silnika czterosuwowego, który jest obciążony normalnie i ma kompresję. Dobra, ja zdejmę teraz filtr powietrza i pokażę wam, co tu można zrobić, żeby to sobie sprawdzić. Dobra, tylko nie ten kluczyk. I tak już, że tak powiem, przy okazji od razu wam podziękować chciałem, moi drodzy, za wszystkie subskrypcje mojego kanału. Oczywiście im więcej was będzie, tym więcej będę mógł nagrywać filmów i będzie mi łatwiej. Dobra, co robimy? Odkręcone paliwo, włączony zapłon, iskrę mamy. Zatykamy sobie tutaj dolot tego gaźnika. Pamiętajcie, to są poradniki dla domowych rozwiązań, nie dla warsztatowych, bo ja nigdy tego tak nie sprawdzam, tylko od razu biorę gaźnik na stół, rozbieram i myję w ultradźwięku. Dobra, zatykamy i kręcimy. Jeśli po takim kręceniu, moi drodzy, nie macie mokrej ręki, zobaczcie, mam suchą rękę, nie macie mokrej ręki, to znaczy, że ten gaźnik nie ma paliwa. Można to sprawdzić na drugi sposób. Będzie nam do tego potrzebny śrubokręt płaski, takiej średniej wielkości. Ktoś mi go tu rozpierdolił. To ja. Jakiś mechanior. Kevin się przyznał, więc nie będę go już bił, bo bez bicia się przyznał. Będę go musiał naszlifować. A, bo to takie miękkie. Było takie gówno litnie. Odkręcamy śrubę spustową tutaj w gaźniku. Widzicie, co ja robię? Kuźwa jakieś mam tutaj, mi się wyświetlają. Dobra, odkręcamy śrubę spustową taką kontrolną i sprawdzamy, czy z tego wężyka poleci paliwo. Jak widzicie, z tego wężyka nic nie leci. O, coś tam, jakiś syf leci. O, kuźwa, smród, brud i ubóstwo. Jakieś stare paliwo. Podejrzewam, że te dysze w środku są pozatykane, pozaklejane, więc ten sam gaźnik nie poleci. Nie będzie palił, spróbujemy jeszcze raz.
Dobra, mamy suchą rękę w dalszym ciągu, więc sprawdzamy, czy w ogóle nam płynie paliwo tutaj przez filtr ze zbiornika paliwa. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Jak to sprawdzić? No to jest bardzo proste. Trzeba zakręcić ten nieszczęsny kranik. Ja nie wiem, czy to teraz jest zakręcone. Nie, no na dół raczej jest zakręcone. Filtr chyba wymienię na nowe, Boże, to jest wszystko twarde. To jest resztka paliwa, która leci z filtra, tak? Widzicie, tak to leci? Jakiś naczynie i... Dobra, ja nie widzę, czy wy to widzicie, więc ja tu muszę... O, dobra, leci. A to jest odkręcony, tak? Tak też jest odkręcony. A tak jest zakręcony, więc jeśli na dole mieliśmy i kranik był odkręcony, to znaczy, że gdzieś ten gaźnik jest pozatykany. Ja widzę, że ten gaźnik tutaj jest w miarę nowy, bo jak widzicie, te śruby tutaj się bardzo błyszczą, są czyściutkie. Więc zdemontuję ten gaźnik i zaraz go będziemy rozbierali i czyścili w ultradźwiękowej myjce. Wyjąłem już gaźnik, moi drodzy, ale ja widzę, że on jest nowiutki, ten gaźnik, bo zobaczcie, on jest czyściutki jak łza. Musimy sprawdzić, co tam się w środku dzieje, że nie dostaje paliwa ten silnik, prawda? Chyba, że jest nowy i ktoś go włożył jakiś czas temu i zostawił to paliwo w gaźniku w motocyklu, prawda? Co, odkręcamy te dwie śruby z komory pływakowej, musimy ją zdjąć. Zawsze sobie robię na takiej szmacie, żeby nie pogubić tych śrub. Także nie kradnijcie, mam je pościeli z szafy, ja tak kiedyś z bratem robiłem. I matka chciała mi głowę urwać. Powiem tak, gaźnik wygląda na czysty w środku, ale ja go i tak wyczyszczę jeszcze, włożę go do ultradźwięku, żeby go wyczyścić, ponieważ mogą jakieś kanały tu być zabrudzone. Co trzeba zrobić? No trzeba sprawdzić, czy ten przewód, czy ten zasilający tutaj, a kurde, widzicie, ja to tak, czy ten zasilający kanał aby przepuszcza paliwo, ponieważ no, jak widzieliście, paliwo mi nie leciało, bo po odkręceniu tego punktu kontrolnego w gaźniku powinno tędy wydobywać się paliwo, prawda? Dobra, uszczelka na bok. Jak to zrobić? Prosto. Możemy użyć tego wężyka, który mamy ze spustu, nałożyć go tutaj do góry. Oczywiście przy otwartej przy otwartym zaworze iglicowym, który jest pod pływakiem w tym miejscu, zaraz to pokażę dokładnie, dmuchamy w ten wężyk. Przelot jest, powiem wam. Ale dobra, ja profilaktycznie, tak jak wcześniej powiedziałem, rozbiorę sobie ten gaźnik. No i po prostu go włożę do myjki ultradźwiękowej. Gaźnik składa się z pływaka, z zaworu iglicowego zakończonego taką gumką, która tutaj nam domyka. To sobie wszystko będziemy czyścili. Dyszę najlepiej powykręcać. Przyda się do tego płaski śrubokręt. Uj, jak to wszystko tu chodzi. To jest dysza wolnych obrotów. Wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Nie wiem, co się mi ostrości, ta kamera nie łapie. Tak wygląda dysza wolnych obrotów. Oczywiście ona ma prześwit 0,3 mm. Wystarczy w nią dmuchnąć ustami i już czujemy, że ona ma przepływ i powinien odpalić ten silnik, prawda? Jeśli nie ma przepływu, możemy ją śmiało drutem od szczotki drucianej przeczyścić. I teraz od razu mówię, że znajdzie się ktoś, kto powie, że jestem debil i po prostu rozkalibrowuje dyszę. Gówno prawda i tyle powiem w temacie. Możecie tak śmiało robić, biorę to na siebie. Na pewno niczego nie zepsujecie. Robię tak 20 lat i naprawdę żaden motor do mnie nie wrócił. Dobra, teraz biorę klucz. Albo dalej śrubokręt płaski, tylko troszeczkę inny kaliber. Ten rozjechany. Muszę go sobie wyczyścić. O, no, naszlifować. O, widzicie? Dysza mi się wykręca z całym rozpylaczem. Tu jest rozpylacz z takimi nawierconymi małymi dziurkami, żeby rozpylał to przez powietrze to paliwo. Oczywiście dysza główna też musi mieć przelot. Co wam powiem? Ta dysza nie ma przelotu. Teraz ma. Był jakiś brud z tamtej strony. Teraz się, jak dmuchnąłem w nią, to się po prostu zrobiła dziurka. Jak widzicie, nowy gaźnik nie zawsze musi być 100% ok.
Dobra. Dyszy, przepraszam, śruby z regulacji wolnych obrotów nie będę ruszał. Natomiast wykręcę śrubę ze składu mieszanki. To jest ta boczna śruba, widzicie. Wykręcę ją i tam jest sprężyna pod nią. Już wam to pokażę, jak to wygląda. Dopiero rozbiorę. Jak skończysz, Miro, to mogę cię prosić? Jasne. Jak skończysz, nie? No i już mi spadło. Sorry. Tak to wygląda. Tak wygląda ta dysza. To jest taki zawór dokręcany pod stożkiem. Tam albo ogranicza, albo zwiększa dopływ paliwa z powietrzem do gaźnika. I o dziwo, moi drodzy, tutaj chyba... Zaraz wam powiem. Tu nie ma o-ringu gumowego z podkładką, wiecie? Nie ma. Nie, nie ma. Chyba nie ma. No tak to Chińczycy wymyślili, niestety. Przykro mi bardzo. Ale postaramy się wyregulować ten gaźnik mniej więcej tak, żeby to było jasne. Dobra, ja za chwilę idę pomóc Kevinowi i będziemy to wrzucali do ultradźwięku. Wszystko wam pokażę. Tak wygląda nasza myjka ultradźwiękowa, w której mamy zalany płyn z wodą rozcieńczony, o taki ultrasonik. Jest to płyn, który nie jest w żaden sposób wzbogacany jakimiśkolwiek kwasami. To jest wszystko jakieś bio, coś tam, z opisu tyle wynika. Więc nie szkodzi to, ale w żadnym wypadku naszemu gaźnikowi będzie zawsze taki czysty, jak oczywiście przy rozrobieniu tego rozcieńczenia odpowiednimi proporcjami. Ja mam zawsze tutaj nastawione, żeby było 80 stopni, ale jak widzicie, no mam dopiero 37, ja niedawno ją włączyłem, więc czekajcie, może ściemnie, będzie lepiej widać. Ale nie, bo to się rozprasza. Mam 37 stopni i na 5-10 minut możemy to włożyć. Powiem wam tak, ta myjka ma moc około 600 do 800 watów, także naprawdę ona potrafi robić dużo hałasu i dużo dobrego. Naprawdę sobie tu idzie jak burza. Daję sobie zawsze na 10 minut. Jeśli ma to, ta ciecz ma 80 stopni, powiem wam, naprawdę bardzo fajnie czyści. Dobra, ja wkładam gaźnik do czyszczenia, zaraz wam pokażę. Do małych gaźników mam taki mały kosz, specjalnie kupiłem. Coś takiego. A ten większy kosz, który jest w środku, jest do takich większych gaźników. Nawet kartery tu czyścimy. Widzicie to? Nawet kartery tu czyścimy. I naprawdę fajnym efektem. Tu mam na przykład taki cylinder z Delima, który też tam czyścimy. Był cały czarny, zaśniedziały jakiś. Bardzo fajnie nam to wyczyściło. Także myjka robi robotę. Ja wkładam gaźnik z wszystkimi detalami do środka i włączam. Gaźnik już mam w koszyku. Wkładam, zanurzam sobie do cieczy. Jeśli oglądają nas jakieś warsztaty i zastanawiacie się, moi drodzy, nad zakupem takiej myjki, ta myjka kosztowała 1600 zł, ale naprawdę polecam zdecydowanie do warsztatu taką myjkę, naprawdę robi robotę. Dobra, ja włączam to na 10 minut, 35 stopni ma ciecz, ona się cały czas podgrzewa, teraz się podgrzewa, bo przy wyłączeniu się systemu automatycznie wyłącza się grzanie, ja je zawsze mam włączone. Jak wiem, że mam robić gaźniki, to włączam to rano, mam 80 stopni, wkładam gaźniki na przykład z takiego fazera, bo też będę czyścił i bardzo ładnie się pięknie wyczyszczą. Dobra, moi drodzy, ja włączam ten sprzęt, to ustrojstwo. Za 10 minut się widzimy i będziemy składali gaźnik. Śrubokręt sobie już naprawiłem, naszlifowałem ten, co mi Kevin zmasażył. Gaźnik wyczyszczony. Możemy się zabrać za składanie. Dobra. Wszystko stąd. Niech to sobie tutaj wszystko od. Sączy się. Wydmuchamy sprężonym powietrzem. I będzie git. Dobra. Przechodzimy na stolik. Jak widzicie, gaźnik jest czysty, nie zmienił koloru, nawet zrobił się trochę jaśniejszy, chociaż nie sądzę.
On na pewno jest czysty. Uwierzcie mi, jeśli tu są jakieś takie nagary, bo czasami paliwo zdarza się, że zostawia przez zimę, jak zostawimy motor z paliwem niewypuszczonym z gaźnika, chociaż nawet jak byśmy go wypuścili, to te resztki się skrystalizują tej chemii, która jest w paliwie i tu się takie naloty robią, które naprawdę czasem ciężko zdrapać. Jak będę miał kiedyś taki gaźnik, to nagram film i pokażę wam, jak taka myjka ultradźwiękowa dokładnie myje, gdzie wszystko jest po prostu czyściutkie, prawda? Dobra, wszystkie elementy wydmuchałem sprężonym powietrzem, oczywiście dyszę główną z rozpylaczem, dyszę wolnych obrotów, no i oczywiście wszystkie kanały przedmuchałem tutaj sprężonym powietrzem, żeby ten płyn, w którym myliśmy, tutaj sobie wyleciał. Dobra, ja się zabieram teraz za składanie gaźnika. Oczywiście zaczynam sobie z reguły zawsze od tej największej dyszy z rozpylaczem. Pamiętajcie, wszystko delikatnie dokręcamy, oczywiście z jakąś siłą, żeby czuć, że to jest dokręcone, a nie tylko tak lekko złapać, bo niektórzy przesadzają i podczas jazdy wibracje po prostu powodują, że się to wykręca, no i motor gaśnie i każdy mówi, co jest grane, motor się spieprzył, zepsuł. No i z reguły spotykamy się z opiniami, że to jest chińskie gówno, które próbowałem naprawić, a znowu się nie dało. Musicie pamiętać, że przy tych chińskich gównach wszystkie niepowodzenia to w 90% jest wina ludzi, którzy nie wiedzą, jak to eksploatować albo naprawiać. Taka jest niestety prawda. No ale potem robimy te filmy, żebyście wiedzieli, jak to robić. Oczywiście teraz zawór iglicowy zamontujemy. Nie będę regulował wysokości pływaka, ponieważ ona jest na dobrym poziomie, więc nie ma sensu. Okej. Pływak mamy już zamontowany, jest z zaworem iglicowym, więc możemy przystąpić do zamykania pokrywy. Oczywiście ten o-ring, pamiętacie, jest taki z takim dzióbkiem. One się czasem rozciągają, jak tutaj w tym wypadku widzicie. I teraz powiem wam, będą jaja, żeby to zamocować. Ale można zrobić mały myk. Można zrobić taki myk, że taką szelkę możecie przeciąć. Ten naddatek, który zostaje, obcinamy. Jak widzicie, zostało nam około, rozciągnęło się to około centymetra, ponad prawie centymetr, więc ten naddatek obcinamy tak, żeby zostało nam około 2-3 mm. No i wciskamy go w ten sposób, żeby to troszeczkę nam tutaj wychodziło. Jeszcze chyba za dużo zrobiłem. Jeszcze trochę musimy obciąć. Musi to być dosyć równo. O! Jak pokrywa nam to ściśnie, to wszystko się zaciśnie i będzie szczelność. Zaraz wam to pokażę. Oki, dobra, zakładamy to. Dokręcamy. Oczywiście to też przykręcamy z jakąś tam siłą na wyczucie, żeby nie objechać ryby, bo niektórzy tak dokręcają, powiem wam, że jakby mogli, to by jeszcze wzięli klucz pneumatyczny i to dokręcili kluczem, co jest bardzo niezdrowe. O. Mocno, ale z wyczuciem. I w taki sposób mamy już gaźnik cały wyczyszczony i poskładany. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy ssanie działa. Ssanie do góry jest włączone, ogranicza dolot powietrza do tego gaźnika. Kuźwa, jak z tej kamery to... O! Ssanie w tych silnikach podniesione do góry, w tych gaźnikach, jest włączone, ogranicza dopływ powietrza, no i wtedy skład mieszanki powietrze-paliwo jest zmniejszony. Jest więcej paliwa, mniej powietrza do zimnego silnika, no a potem jak otworzymy, to mamy przelot i gaźnik normalnie pracuje. I oczywiście o-ring teraz tutaj z przodu. Powiem tak, brakuje tam takiej jednej rzeczy, ale to wam za chwileczkę pokażę. Jak zwrócicie uwagę na kruciec sący tutaj, widzicie, o, pyk,
Tam mi klucz został na tym. Ja tutaj zrobię zoom na to. Zoom na architekturę. Chyba mam obiektyw brudny. Muszę szkło wyczyścić z obiektywu. Bo takie zamglone jakieś. Ale go to oblecimy. Jak widzicie, brakuje tutaj takiej podkładki ebonitowej. To specjalna podkładka, która niweluje nam ruch dwóch metali, które się nagrzewają nierównomiernie. To jest cieplejsze niż gaźnik, więc są jakieś ruchy i tam są jakieś tarcia, uszczelka może się wtedy przeczyć. Dlatego tutaj brakło do filtra powietrza tego kawałka i został zaklejony taśmą. Ja zobaczę, gdzie ten filtr jest, żeby to zobaczyć dokładnie. Gdzieś go tutaj wyekspediowałem. O, widzicie? Ktoś sobie to zrobił taśmą. Ktoś to sobie zrobił taśmą, żeby nadrobić ten kawałek, którego brakło. Dobra, ja takie podkładki gdzieś poszukam, bo na pewno mam nową. Zamontujemy to prawidłowo, tak powinno być i wtedy powinno wszystko działać jak należy. Poza tym mała przerwa, bo przyszło jedzonko, więc muszę zjeść i za chwileczkę wracam do roboty. Nie. Specjalnie dla naszych fanów, jak widzicie, tu mamy naszą stołówkę pracowniczą. Dziedziemy Chińczyka. Dwie beczki i dwa nasze jabolowe krzesła, które ktoś kiedyś nazwał i tak je do dzisiaj nazywam. Panie z sanepidu, proszone o nieoglądanie tego filmu. Dziękuję. Już mamy nową podkładkę ebonitową, moi drodzy. Pojedliśmy, aż się robić nie chcę, tak fajnie. I teraz ważna rzecz, jak to założyć. No, dla niektórych to jest bardzo oczywiste, ponieważ dla mnie również, ale dla niektórych nie. Bo spotkałem się na przykład, że ktoś założył to w ten sposób. O-ringiem do O-ringa, a plastikiem do gładkiej powierzchni w klucz czyszczącym. Tą podkładkę możecie dostać u nas w sklepie internetowym pod nazwą podkładka ebonitowa do Romet ZK50. 125 piątki mają podobne, albo wręcz takie same. Więc pamiętajcie, O-ringiem wkładamy do metalu, a gaźnikiem znowu do płaskiej powierzchni w podkładce ebonitowej. Więc ja sobie już tutaj włożę dwie śruby, żeby to mi nie biegało. Tutaj sobie zamontuję gaźniczek. Tutaj już są nakrętki, że tak powiem, w komplecie w gaźniku. O. Teraz na pewno będzie pytanie, z jaką siłą to dokręcić. Czekajcie, bo coś mi tutaj się nie zgadza. A jest git, tylko że chyba trochę za krótka się zrobiła. Nie powiem wam masakra. Dobra, spróbujemy to dokręcić. Dobra, muszę wymienić tą jedną śrubę na dłuższą, ponieważ no ktoś tutaj to, że tak powiem, modyfikował nie zakładając, więc śruba jest za krótka, idę po nową śrubę. Uszczelki są w magazynie. Gdzieś krzywizna. No i trzeba będzie to chyba wyprostować. Powiedziałem, że włożę nową śrubę, więc mam, ale włożę dwie, żeby ładnie wyglądało. Wiadomo, no już robimy to, niech estetyka jest, śruba nie kosztuje miliony. O, złapało. I teraz kolejna. Wymieniamy na nową. Najchętniej to bym nierdzewkę zastosował tutaj. Ale wiecie, nierdzewka kosztuje, nie jest to majątek, ale gdybym każdemu miał nierdzewkę wymontować, no to... Wiecie jak to jest, nie? Ale nie powinna zardzewieć też ta. Biorę sobie teraz grzechotkę. I dokręcam sobie z taką siłą, żeby zeszły się tutaj te szpary wszystkie, muszą się zejść. No i jak poczujemy opór, po prostu przestajemy dokręcać, prawda? Haha. Widzicie, zacząłem ten gaźnik składać, a nie włożyłem jeszcze jednej śruby, zaraz wam powiem której. Jak widzicie, nie twierdzę, że jestem najlepszy, ale jest takie powiedzenie, że najlepszemu się nawet trafi, zdarzy. Ale zaraz wam powiem, dobra. Tu mamy dokręcone i tutaj również dokręcamy lekko, wystarczy. O, nie włożyłem śruby do składu mieszanki przecież, ludzie, co ja robię? Panie, co pan? Kapitalnie. Co pan robi, panie? Kuźwa. Mam takiego klienta, który kiedyś mi tak zjechał. Nieuzasadnione pretensje. I mówi, panie, kurwa, co pan? Tyle kasy zapłaciłem, a to mi tu nie chce działać. No oczywiście wszystko działało, tylko
ludzie mają tak, że mają problemy z interpretacją niektórych rzeczy. Słuchajcie, dobra, pomijając ten temat, za chwilę wam wytłumaczę, jak tutaj wygląda sprawa z regulacją tego gaźnika, tu mniej więcej z tego składu mieszanki, ponieważ no, jak wiecie, ta śruba, ta dysza wolnych obrotów przy pełnym otwarciu manetki i przepustnicy nie bierze praktycznie wcale udziału, więc ona tu jest tylko do składu mieszanki na wolne obroty, żeby świeca się nie zalewała, dlatego regulujemy, żeby motor też nie gasł, prawda? Dobra, mamy zamontowany gaźnik, włożymy sobie teraz iglicę z przepustnicą, ona gdzieś tu jest, gdzie ona jest, tu jest, sobie leży. I teraz ważna rzecz, pamiętajcie, bo niektórzy robią też błąd, iglica ma takie przepustnica ma takie wycięcie, półksiężyc, takie półkoliste i to wycięcie zawsze, pamiętajcie, w stronę filtra. Jest specjalny rowek, który to ustala. No niektórzy robią tak, że wkładają odwrotnie. Nie wiem jak to robią, ale trzeba być mistrzem, no i wtedy są mistrzami. Jak wszystko jest dobre, proste, to powinno to wejść bez żadnych problemów. O, jest. Weszło. Teraz sobie lineczkę możemy tam do góry przeprowadzić, żeby ona miała jakiś swój odpowiedni luz. O, tak. To kręcamy, tu jest uszczelka w tej nakrętce. Sprawdzamy sobie oczywiście ręką, czy ten gaz nam praktycznie pracuje dobrze. Ok, zauważyłem kolejną tutaj ciekawostkę, o której wam zaraz powiem. Nie, broń Boże, żebyście tak nie robili, moi drodzy. Założę wężyk nadmiaru paliwa, gdyby coś się działo, to żeby nie leciało na cylindr albo na wydech, to sobie go poprowadzimy w tą stronę, żeby nam tutaj leciało ewentualnie na jezdnię. Dobra, słuchajcie, teraz przejdę z tamtej strony, aha, dobra, założę to sobie, odkręcimy paliwo, wtedy widzimy, że paliwo już dopływa w tym momencie do gaźnika, no i poczekamy, aż się napełni i sprawdzimy, czy nie przecieka nam nasz patent, który tutaj zrobiliśmy z za długą uszczelką, ponieważ ona się rozciągnęła pod wpływem benzyny, prawda? No niestety, taki to jest urok tych rzeczy, części, jest to made in China, ale powiem wam, nie narzekajcie, mogło być znacznie gorzej. Jest dobrze, nic nam na razie nie leci, za chwilę spróbujemy uruchomić silnik. Dobra, paliwo zostawiamy odkręcone, a ja przejdę z tamtej strony z kamerą i pokażę wam, co tutaj ktoś zrobił. Czego nie powinniście nigdy w życiu robić, pamiętajcie. Co tutaj ktoś zrobił złego? Moi drodzy, ja wam pokażę teraz manetkę gazu. Spróbuję tutaj zrobić zbliżenie na manetkę i linkę gazu. Jak dobrze zauważycie, ta śruba regulacyjna jest na maksa wykręcona, a manetka gazu jest tak ustawiona, że praktycznie nie ma luzu. Słuchajcie, ktoś ustawia sobie wolne obroty silnika na manetce gazu tutaj, na tej lince. Nie róbcie tego pod żadnym pozorem nigdy w życiu. Ty się nie śmiej, pamiętaj o tym. Kamil by tu się naśmiewa, jak tłumaczę. Jak pan do tego podchodzi filozoficznie, no a co jak. No i powiem wam, tutaj musi być luz na tej manetce, ponieważ przy skręcaniu tą kierownicą ten luz się jeszcze bardziej kasuje, podnosi się przepustnica do góry i dodaje gazów i można narobić głupstw. Więc robimy tutaj luz wyczuwalny na manetce. O, nie taki, taki troszkę około centymetra wystarczy, wiecie, w taki, bo tutaj te proporcje są troszeczkę inne w tej jakości pojazdach, więc ten luz najlepiej, żeby był taki o pół centymetra do centymetra i wtedy wiemy, że ta linka ma luz i nic nam się nie stanie. Dobra, teraz zamontuję filtr powietrza z powrotem, no i spróbujemy to ustrojstwo odpalić, zobaczymy, czy to będzie działało, nie? Montuję filtr. Powiem tak, próbuję założyć ten... żeby brzydko nie powiedzieć, cholerny filtr. No i nie wiem, czemu Chińczyk tak to wymyślił bez sensu, że aż mnie szlak trafia. Nic tu nie pasuje, guma nie pod tym kątem, gaźnik nie pod tym kątem. No ale to jest taka konstrukcja, będę musiał to chyba nagrzać, opalarką rozciągnąć tą gumę i dopiero nałożyć. Dobra, ja to już zrobię poza kadrem, żeby się tutaj nie zbędnie nie denerwować, tak powiem delikatnie. Filtr zamontowałem, dałem nową śrubę, ponieważ w tej opasce nie było śruby, opaska była gdzieś tutaj luzem. Skróciłem blaszkę, filtr zamontowany jest tak, że już nie powinien spadać. No i spróbujemy uruchomić sobie silnik, moi drodzy. Oczywiście zapłon na bosterek, sanie. O, jest, jest moc! Odpaliło,
i zgasło. Olej jest. Dam mu się zagrzać i za chwilę sprawdzimy dalej, jak to będzie chodziło. Będziemy regulowali ten gaźnik. I powiem wam tak. Za co kocham tą robotę? Za to, że już nie mam sił do takich absurdów, jakie teraz tu widzimy. Już nie mam siły nawet wyzywać, pchnąć, bo już teraz to jest taki etap w moim życiu. Po 20 latach roboty przy tym, że mało co mnie zaskakuje. Jaja jak arbuzy, jednym słowem można powiedzieć. Matko jedyno. To jest jeszcze nieustawiony silnik do regulacji zaworów, słuchajcie. O ja pierdzielę. Dobra. Stawiamy sobie tok w GMP. Tu jest taka specjalne inspekcyjne okienko. Ja wam zrobię zoom na to. To jest dla niedoświadczonych. Słuchajcie, z góry patrząc na to, kręcicie wałem zgodnie z tym, jak on się obraca, to znaczy w lewo. I musicie szukać tam literki T. Taka kreska będzie, literka T. Ja wam tego teraz nie pokażę, bo nie mam oświetlenia odpowiedniego. Już to kiedyś pokazywałem w innym silniku. I w tym momencie, jeśli mamy takie T, możemy ustawiać sobie zawory. Ja to już wiem, jak ma wyglądać na zaworach, więc robimy sekcję położenia. Pyk. Pyk. Następne sprężanie, już jesteśmy w GMP. Dobra. Teraz możemy sobie sprawdzić zawory. Górny, jakieś 1,5 mm. Dolny, jakieś 2 mm. Słuchajcie, masakra totalna. Luz zaworów w tych silnikach fabrycznie ma być 0,05 i 0,05. Tak mówi Honda. I to jest zgodne, jeśli chodzi o Hondę, ale nie o chiński silnik. Zróbcie sobie 0,10 i 0,10, będzie ok. Będzie troszkę klepało, ale powinno być mniej. Dobra, ja teraz sobie ustawię zawory. Wracam za chwilę, po ustawionych zaworach będziemy odpalali to ustrojstwo. Do regulacji zaworów, jak zawsze, używamy takiego klucza. Ten klucz można kupić w naszym sklepie internetowym. Nie dokładnie taki, ale podobnie wyglądający. Z trzema takimi kluczami. 8, 9 i 10. To są klucze, które są do zaworów do Japończyków, do Chińczyków. Honda, Yamaha i tak dalej. Dobra, ja się biorę za regulację zaworów i zobaczymy, jak to będzie dalej pracowało. Ok, zawory mam wyregulowane już. Spróbujemy odpalić, zobaczymy, co będzie. Klucz mi wyrąbało, bo go zapomniałem wyciągnąć. Chodzi, ale już ciszej. Więc reszta tego tłuczenia to jest, podejrzewam, że jest to łańcuch rozrządu, który już jest luźny, albo już jest uszkodzony popychacz olejowy, który ciśnieniowo napina ten łańcuch rozrządu. Więc to już muszę ustalić z klientem, czy mam to robić, czy nie. Moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o naprawę. Silnik uruchomiliśmy, wiecie, jak czyścić gaźnik, jak go poskładać. Już takie filmy były, no ale to coś muszę dla was nagrać, bo niektórzy nie śledzą od początku mojego kanału. Nie wiem, czy jest ktoś, kto oglądał wszystkie moje filmy od A do Z. Oczywiście pamiętajcie, w tych silnikach tu z boku nie ma oleju. Nie powinno go być. Jeśli wam się olej wyleje z tej strony po otwarciu tego, to znaczy, że macie coś nie tak z silnikiem. Uszczelniacze po prostu tam nie trzymają. No i nie zostawiajmy kluczy, prawda, po serwisie, bo po prostu ktoś tutaj był, regulował sobie zawory. No i po prostu, no, ktoś zrobił taką robotę, jak zrobił, nie? Co tu dużo mówić? Nie chcę więcej mówić, komentować, no bo po co? Dobra, zakręcamy to sobie jeszcze do końca. Moi kochani, jeśli film wam się podobał, proszę o łapkę w górę. Jeśli wam się film nie podobał, dajcie łapkę w dół. Jeśli chcecie hejtować, nie róbcie tego, bo to nie ma sensu. A hejterów jest mnóstwo. A moim zdaniem to jest jedynie wasza zazdrość nieporadnych ludzi, którzy nie potrafią sobie wypracować jakichś tam, że tak powiem, subskrypcji na kanale.
I prośba do wszystkich innych, którzy prowadzą kanał z takimi sprawami. Proszę się nie reklamować na moim kanale. Jeśli ktoś chce, proszę po prostu do mnie napisać maila albo napisać pod filmem komentarz. Mogę wasz kanał dołożyć do polecanych kanałów, ale pamiętajcie, że ja na początku będę musiał zweryfikować to, co wy tam pokazujecie. I wtedy da się wszystko załatwić. Byle nie ma tekstów pod tytułem link do mojego kanału, zapraszam, zobaczcie co u mnie. No. Moi drodzy, jeśli podobał wam się ten odcinek, poproszę o łapkę w górę. Oczywiście, jeśli nie, no to łapkę w dół. Za krytykę też dziękuję, ale konstruktywną, nie hejterską. Także wszystkim dziękuję za oglądanie mojego kanału i za subskrypcję. Nie zapomnijcie nacisnąć sobie przycisku obok przycisku subskrybuj i dzwoneczka, a pod nim wyskoczą wam paski, na których możecie kliknąć, żeby powiadamiano o każdym ruchu na moim kanale. Możecie też wspomagać nasz kanał, wspierać finansowo. Wszystkie dane do wsparcia są pod filmem, numer konta. Jeśli macie jakieś, jeśli te filmy wam pomagają, to jesteście w stanie, to możecie nas wspierać. Całe fundusze ze wsparcia będą przeznaczane oczywiście na rozwój naszego systemu do nagrywania filmów na kanale YouTube. Oczywiście, jak wiadomo, sprzęt kosztuje. Z waszych datków, które już zbieraliśmy, kupiłem nową kamerę. Znaczy nową, używaną, ale lepszą. Także już tutaj jest wielki plus, za co bardzo wszystkim dziękuję, moi drodzy. To chyba byłoby na tyle, co chciałem powiedzieć w tym odcinku, także niedługo będą kolejne odcinki. Czekajcie na filmy, naprawdę będę się starał najwięcej nagrywać tych filmów, jak tylko będę mógł. Pozdrawiam serdecznie, lewa w górę i oczywiście robi się ciepło. Zapraszam wszystkich na drogi, na pewno już jeździcie, także nie rezygnujcie ze swojej pasji. Pozdrawiam serdecznie.